Namaste, Marii Bukardi z tej strony. Bardzo mi miło powitać Cię na naszym dzisiejszym spotkaniu. Moje sprawozdanie osobiste z naszego ostatniego, 115 rytuału dla Matki Ziemi, pełni Księżyca 9 października 2022 roku, czyli roku Tygrysa. Krwawy Księżyc, Księżyc myśliwych, niezwykła pełnia o wyjątkowych, wyjątkowych energiach. I to wszystko, co się wydarzyło, było tak niesamowite i tak poruszające, że potrzebowałam aż tych kilku dni, aby przekazać ci to wszystko w takiej normalnej formie, czyli moimi zwykłymi słowami. Dzisiejsze spotkanie będzie, tak jak zwykle, bardzo luźniutkie, bardzo takie spontaniczne. Będę Ci opowiadać o tym wszystkim, co wydarzyło się wcześniej, co wydarzyło się w czasie, co wydarzyło się po naszym rytuale. Dlatego możesz teraz jeszcze zatrzymać ten podcast, przygotować sobie pyszną herbatę, bo na pewno będzie długie, jak zwykle. Zaczynajmy może od tego, że 115. Rytuał dla Matki Ziemi miał miejsce 9 października. Tego naszego roku tygrysa, tego wyjątkowego roku tygrysa, gdzie, gdzie widzimy wszystko inaczej niż zwykle. Widzimy prawdę, ta iluzja się rozpada, i coraz więcej ludzi tutaj na Ziemi zaczyna sobie zadawać różne pytania: czy to, co widzę, to jest prawda, czy też iluzja? Czy to, co słyszę, to jest prawda? Czy też są to jakieś Wybiórcze fakty i, i różne manipulacje. I to jest niesamowity czas dla nas wszystkich, bo z jednej strony mamy ten moment, gdzie mrok masowo zbiera swoje plony. Czyli mówiliśmy o tym już od, od tylu miesięcy, i, i każdy, kto jest na rytuałach Dla Matki Ziemi, widzi, jak to wszystko się rozwija. Jak idą te poszczególne etapy tej apokalipsy, i każdy z Was obserwuje to również w swoim otoczeniu, w swoim życiu. Co się dzieje, jak się dzieje, jakie tutaj pewne fakty się zazębiają, które były już wcześniej przygotowane, później były, były one w ten czy w ten sposób przeprowadzone i jak to również odbija się w naszych czwartkowych spotkaniach, czyli na naszych ceremoniach, w tych uroczystych spotkaniach, gdzie przekazuje dla Was. Yy, dokładne wskazówki na aktualny czas, według tego, co odczytuję od Siły Wyższej i co mam Wam przekazać, aby Wam pomóc na tej drodze do szczęścia, samorealizacji, tej drodze boskości. Kontaktu z tą siłą źródła, kontaktu z tą siłą boską, bez względu na to, jak ją nazwiemy i bez jakichś takich podziałów, czyli bez względu na to, kto w co wierzy, to jest to takie neutralne pośrodku, niezależne jak gdyby od, od naszych przekonań, od naszej wiary, od naszych wzorów, bo jest to uniwersalne. W każdej religii mamy te same prawdy, te same prawa, tylko inaczej nazwane, i zostało to w ten sposób przygotowane, aby nas dzielić, bo jeżeli w imię tego powiedzenia dziel i rządź, czyli czym więcej dzielimy ludzi, tym łatwiej nimi rządzić, tym łatwiej nimi kierować, tym łatwiej tym stadem ludzi kierować. No ale teraz już coraz trudniej jest tymi ludźmi kierować, ponieważ coraz więcej ludzi. Uzyskuje tą złotą świadomość, ten dostęp do mądrości wyższej, ten dostęp do swoich talentów wyższych. No i każdy z nas, ktokolwiek, cokolwiek w sobie aktywuje, chce się tym dzielić. i Dzielimy się tym, dzielimy, dzielimy i coraz więcej, 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 więcej ludzi budzi się jak gdyby z tego, z tego snu, tego stada, tego snu przeszłości i Dlatego jest dużo, dużo trudniej pewne procesy prze, e, przeprowadzić, które wcześniej było dużo łatwiej. Rozpoczyna się sprzedaż edycji. Limitowanej. Jest to ograniczona ilość egzemplarzy i link do zakupu książki znajdziesz poniżej w opisie. Spiesz się, ponieważ jest ograniczona ilość tych egzemplarzy, a jeżeli chcesz mieć tą książkę u siebie na półce, to jest to dokładnie teraz ten moment. A może chcesz nią kogoś obdarować na święta, to zamów sobie od razu tyle egzemplarzy, ile potrzebujesz i to jak najszybciej. Dużo łatwiej wprowadzić w ruch. Dlatego ten moment, ja będę o tym mówiła teraz w czwartek, na naszej. Jeżeli będzie ten podcast troszeczkę później, no to już będzie to ta ceremonia o numerze 208, wtedy będzie dostępna w archiwum. I będę mówiła właśnie, właśnie o tym syndromie stada, czyli jak się z tego wyzwolić i, i jak iść tą swoją niepowtarzalną drogą bez względu na to, co się dzieje tutaj wokół. I to jest niesamowicie ważne dla nas wszystkich, bo jesteśmy w tym momencie tego sądu ostatecznego, tego momentu tej boskiej sprawiedliwości, i każdy z nas ma jeszcze tą szansę na to, żeby żeby za coś przeprosić, żeby coś wyrównać, żeby coś usunąć, żeby jak gdyby oczyścić swoje życie. Jest tak pięknie w każdej starej książce napisane, w każdej starej księdze napisane, również w Biblii, że Bóg zawsze wybacza, jeżeli my żałujemy tego co żeśmy zrobili. Jeżeli żałujemy naszych złych Decyzji, czy chcemy cofnąć jakieś nasze działania, chcemy cofnąć jakieś nasze słowa, bo żeśmy to zrozumieli, że byliśmy w błędzie. I to jest właśnie teraz taki czas, gdzie możemy się nad tym zastanowić. W ten czwartek będę mówiła również o energii, tej krwawej energii Archanioła Uriela, czyli o tym, jak popatrzeć na przeszłość i wyciągnąć mądre wnioski, również ze swoich wad, ze swoich potknięć. Ze swoich słabości, bo to jest właśnie ten czas. I dlatego ten taki długi, kwiecisty wstęp, ponieważ ta energia na rytuale dla matki Ziemi była obecna, i ona cały czas nam towarzyszy. Czyli, jeżeli jesteś na przykład tutaj po raz pierwszy, to zapraszam Cię na nasze ceremonie w każdy czwartek, i do tego, aby sobie wrócić do tych wcześniejszych nagrań i przypomnieć sobie pewne rzeczy, żeby. Pewne rzeczy aktywować, w sobie tą mądrość aktywować i aktywować tą świadomość, bo wtedy będzie ci dużo, dużo łatwiej w tym konkretnym czasie podejmować mądre decyzje i iść we właściwym kierunku, a nie w tym kierunku, w którym biegnie całe stado e, tych ludzi nieświadomych. No i oczywiście, jeżeli jest to część Twojej misji, Twojego powołania, to jest teraz najwyższy czas na to, aby budzić innych, aby e, iść w te zawody, iść w te w te zajęcia, które pomagają innym zobaczyć więcej, zrozumieć więcej i rozszerzać tą, tą świadomość. Teraz nadszedł taki czas, w którym musimy mówić prawdę. Czyli to jest ten rok tygrysa, ten rok prawdy i musimy mówić prawdę. Nie możemy już Udawać, że nas nie interesuje duchowość, jeżeli nas interesuje. Czyli to jest taki czas, w którym mówimy prawdę, mówimy, co nas interesuje, co oglądamy, czego słuchamy. Dzielimy się tym na mediach społecznościowych również i przestajemy to ukrywać. Na zasadzie takie, Boże, co ludzie powiedzą, że ja tutaj film, na przykład na ten temat albo na ten temat gdzieś tam udostępniam na, na mojej osi czasu, czy, czy na moim Instagramie, jak to będzie, co ludzie pomyślą. To jest teraz taki czas, że musisz myśleć o sobie przede wszystkim, o tym, żeby przejść przez ten czas z podniesioną głową i przejść przez ten czas w tym świetle, w, tym, w tej pięknej świadomości. Ale również to jest taki czas, w którym należy mówić. Należy mówić i uświadamiać innych, bo w tym momencie zdecyduje również ta ogólna, globalna świadomość. Czyli czym więcej ludzi osiągniemy, czym więcej ludzi zacznie się interesować duchowością, prawdą, drogą serca, tym wszystkim, co jest wokół nas, tym lepiej dla nas wszystkich, tym szybciej przejdziemy przez ten moment. Narodzin, gdzie umiera to stare, budzi się to nowe, i przejdziemy w świetle do tego dobrego i do tego nowego, do tej nowej ziemi. Bo w tym momencie jeszcze te losy się nie zdecydowały, jeszcze nie jest jak gdyby ustalone z góry, jak to wszystko będzie przebiegać, i cały czas mamy na to wpływ. To jest taki moment tego. Tej apokalipsy, w którym my, ludzie, którzy mają szczególne właściwości, możemy cały czas kierować tym wszystkim w tym dobrym kierunku, ale oczywiście mamy również potężnych przeciwników. Więc to jest taki moment, w którym możemy zmienić losy naszego życia naszego otoczenia, naszego kraju, świata i wszechświata, bardziej niż nam się wydaje. Poprzez te znane Ci narzędzia Maga, jeżeli jesteś na ceremoniach, to wiesz, o czym mówię, czyli poprzez myśli, słowa i działania, ale również te wszystkie, wszystkie właściwości, których uczyłam Cię, uświadamiam Ci, jak one funkcjonują przez wszystkie nasze poprzednie spotkania. Dobrze, idziemy dalej. Więc była to pełnia myśliwych i muszę Ci powiedzieć, że już pierwszą ogromną zmianę zauważyłam u nas na wyspie. Jestem pewna, że też będziesz te rzeczy widzieć w Twoim otoczeniu i te rzeczy będą coraz mocniejsze, coraz silniejsze, jeżeli będziemy się w to coraz bardziej angażować, pozytywnie angażować. Czyli dzień wcześniej y, mój kochany powiedział: Słuchaj, przyjadę troszeczkę później, bo muszę pomóc mojemu przyjacielowi, mojemu koledze y, złapać króliki, które u niego biegają na zewnątrz, bo jutro zaczyna się sezon polowań. Y, jeżeli te króliki będą dalej sobie biegać tak, gdzie chcą, no to nic z nich nie zostanie. No, i przyjechał później, e, powiedział mi, że połapali te króliki, zrobili ogrodzenie, żeby nie, nie wychodziły na zewnątrz za tą działkę, no bo żeby, żeby ich ochronić, prawda? Żeby ochronić ich życie. No i e, normalnie tego dziewiątego był start polowań, był start tej ery polowań, czyli tego czasu śmierci który uważam za jeden z najgorszych, najgorszych, najgorszych rzeczy, które dzieją się tutaj na Ziemi, wokół nas, bo tutaj się wielce angażujemy, że tutaj jest gdzieś wojna na jakimś obszarze, tu się ludzie zabijają, zabijają też zwierzęta, prawda? A z drugiej strony w czasach pokoju wychodzą mężczyźni, biorą, biorą tak samo broń i strzelają do bezbronnych istot. I to jest zupełnie coś innego, bo jeżeli stoi mężczyzna, ma broń i naprzeciwko niego również stoi mężczyzna i ma broń, no to tutaj rozgrywa się wtedy oczywiście wyrok boski, kto jest lepszy, kto jest szybszy, kto jest mądrzejszy i tak dalej. I kto może się, jeden atakuje, drugi może się obronić. Natomiast w czasie polowań, jaka jest tutaj sprawiedliwość, że jeden ma broń i to. Jeszcze super broń, taką, yy, gdzie, gdzie widzi wszystko, może jeszcze na podczerwień, i tak dalej, i morduje zupełnie bezbronne istoty, które nie mogą się obronić. I dlatego dlatego uważam, że każdy z nas, i ja w Apeluję od samego początku mojej pracy, mojej pracy publicznej. We wszystkich, wszystkich dziedzinach, w których się angażuję, apeluję nie tylko o sadzenie drzew, stąd nasze stowarzyszenie OnoSemina.org. Wcześniej magiczna oaza, ale również apeluję właśnie o to, żeby wpływać na to, na ludzi, którzy są myśliwymi i przestać sobie mm, pozwalać na takie tłumaczenie, że to jest dobre, konieczne i w ogóle dobre dla lasu, itd., bo te argumenty to są argumenty chore i nareszcie powinniśmy to zrozumieć, że tutaj mamy wojnę za naszą granicą i jak to wygląda. A taką wojnę mamy w czasach pokoju praktycznie co roku, w czasie tego śmierci i zabijania, czyli w momencie, gdzie, gdzie można polować i, i zabijać tak samo zwierzęta, które tak samo czują jak my, które tak samo myślą jak my, czy się to komuś podoba, czy nie. Czy naukowcy to już udowodnili ogólnie, czy, czy też nie udowodnili, to takie osoby jak ja wiedzą, jak to funkcjonuje. Jeżeli masz takie właściwości, to też wiesz, jak to funkcjonuje: że tak samo te zwierzęta mają swoje dzieci, tak samo są z nimi związane, jak my ludzie jesteśmy związani z naszymi dziećmi. Oczywiście w zależności od gatunków różnie to funkcjonuje i tak dalej, ale jest to taka sama miłość, taka sama, taka sama potrzeba bezpieczeństwa, taka sama miłość matki, taka sama potrzeba bycia razem, taka sama potrzeba ciepła, jedzenia, jaką my mamy ludzie. Dlatego, dlatego o tym mówię, ponieważ ta pierwsza zmiana nastąpiła. 9. przed naszym rytuałem ja zaplanowałam sobie dłuższą wędrówkę, ponieważ jest to zawsze taki dzień, do którego ja muszę się porządnie przygotować, bo w każdą pełnię księżyca mamy nie tylko nasz rytuał dla matki ziemi, a który jest niesamowicie angażujący energetycznie, emocjonalnie, fizycznie, psychicznie na wszystkich płaszczyznach. Ale również w każdą pełnię mamy duży rytuał świec intencyjnych i do którego również trzeba się porządnie przygotować. Dlatego zaplanowałam Zaplanowałam wędrówkę. No i y, byłam właściwie przekonana, że będzie tak, jak co roku, że wszędzie będą tylko samochody, była piękna pogoda. Wszędzie tylko będą dżipy, samochody, mężczyźni z bronią, i trzeba będzie uważać, żeby jeszcze nie, nie dostać jakimś pociskiem, bo wiadomo, jak to wygląda. Alkohol, prawda? I po alkoholu się zabija y, niewinne zwierzęta. Y, i, I wyobraźcie sobie, wyobraź sobie, że Nigdzie w całej okolicy nie było żadnych myśliwych. Może wyjechali wszyscy na, za naszą wschodnią granicę? O tego bym sobie życzyła, żeby wszyscy myśliwi, którzy zabijają bezbronne, bezbronne zwierzęta, stanęli twarzą w twarz z innym myśliwym, który też ma broń w swoich dłoniach, bo wtedy mogliby. Zrozumieć, co to oznacza. <noise> Dobrze, ale teraz tak pół żartem, pół serio. Wiadomo, że niektórzy ludzie z naszej rodziny są myśliwymi i może ich kochamy, jakichś tam wujków, czy czasami nawet ciocie. Ale no najwyższy czas, żeby to zrozumieć, że to nie jest normalne. Takie zachowania nie mają miejsca na nowej ziemi, do której zmierzamy milowymi krokami, i najwyższy czas, żeby to zrozumieć. Że to wszystko jest karma, jeżeli taki mężczyzna, taki myśliwy zabija bezbronne zwierzęta, to prędzej czy później on musi wziąć udział w jakimś konflikcie, w jakimkolwiek konflikcie, żeby poczuć na sobie to, co robił innym. Więc dopóki y, takie rzeczy będą się działy, dopóki będzie wracać ta karma i tak dalej, i będzie ciągle takie koło karmiczne, którego już naprawdę mamy wszyscy podziurki w nosie. Idziemy dalej. Czyli to była pierwsza rzecz, którą zauważyłam, że był to ten dzień, gdzie startowały polowania i żadnych polowań w całym, całym tutaj obszarze nie było. Czyli mniej więcej tak 30 kilometrów w tym czy w tym kierunku był całkowity spokój. To słychać oczywiście, gdy są polowania, wystrzały, to słychać, nie było nic słychać przez cały dzień 9 i dzisiaj również. Dzisiaj już mamy 12. Tak, dzisiaj mamy 12, jest cisza. I spokój. Więc to jest coś, co można nazwać ogromnym sukcesem również naszych rytuałów dla Matki Ziemi, no i naszego zaangażowania w to wszystko. Oczywiście nie na każdym obszarze tak wygląda, w zależności od tego, jak się angażujemy w tą naszą okolicę. I teraz tak, ten nasz rytuał dla Matki Ziemi był w bardzo wyjątkowym czasie, a mianowicie był on 9 października. Czyli później był również rytuał świec. No a 10 października mieliśmy Dzień Drzewa, Światowy Dzień Drzewa. Pisałam do Was, pisałam, wysłałam Wam newsletter, że jest to idealny czas, żeby bez względu na to, co dzieje się tutaj wokół nas, zastanowić się, czy robisz wystarczająco dużo dla Ziemi. Z naszym stowarzyszeniem Onoseminaorg my mamy taką misję, że jeżeli używamy papieru do czegokolwiek, to. W ramach tego zużytego papieru sadzimy drzewo. Czyli albo wysyłamy darowiznę i ja sadzę te drzewa w Waszym imieniu, albo wolontariusze w naszym stowarzyszeniu, albo samodzielnie, po prostu w ramach tej inspiracji, sadzisz drzewo na Twoim obszarze. I to się tak niesamowicie zgrało w czasie, że dokładnie tego 10.10 .10. był ten Światowy Dzień Drzewa, i 10.10 .10. wystartowała sprzedaż trylogii, czyli powieści, którą znasz z moich filmów, ale nie tylko z podcastów, słuchowisk i, i już wiele, wiele lat ją znasz. Wystartowała sprzedaż papierowej książki, edycja limitowana przez krótki czas. I właśnie tego 10., i dla mnie to był taki niesamowity moment, że podjęłam taką decyzję, że z każdej sprzedanej książki y, duża y, część mojej energii pójdzie na posadzenie drzew, czyli ja sama zainwestuję w drzewa z moich prywatnych. Pieniążków. Dlaczego? Ponieważ ta książka wychodzi na zero. Ta książka jest z zerowym zyskiem, dlatego jest taka niziutka cena, bo chciałam, aby każdy z Was miał tą książkę u siebie i mógł z niej korzystać w każdym momencie i w tych pięknych chwilach i w tych trudnych momentach, abyście mogli tą książkę kupić na święta dla swoich znajomych, przyjaciół, podarować ją jako przepiękny prezent świąteczny. I zdecydowałam się na taką cenę, w której wychodzi 0,0, czyli zero zysku, ale uważam, że, że jest to taka piękna, taki piękny również prezent dla mnie, ponieważ ja teraz w roku Tygrysa obchodzę takie jubileum 20 lat mojej pracy publicznej, czyli mojej. Pracy, gdzie publikuję filmy, gdzie publikuję słuchowiska, gdzie, y, gdzie publikuję e-booki, książki i tak dalej. Czyli w tym roku Tygrysa jest to dokładnie 20 lat tej intensywnej y, mojej pracy, takiej publicznej, bo wcześniej robiłam to y, w inny sposób, ale tak ogólnie, do świata, publicznie, poprzez internet. Rozpoczęłam w, w tym roku. 2002, teraz mamy rok 2022, czyli jest dokładnie 20 lat. I taką podjęłam decyzję. Że bez względu na to, że książka wychodzi na zero, to i tak z każdej książki ja posadzę przynajmniej jedno drzewo tutaj na nowym terenie w magicznej oazie, który żeśmy kupili w ostatnim czasie. I to będzie taki mój wkład, kolejny wkład w magiczną oazę. A jeżeli ty również korzystasz z papieru, jeżeli może kupiłaś, kupiłeś tą książkę, to pamiętaj o tym, żeby również posadzić drzewo w ramach tego papieru, który zostanie zużyty. Na wydruk tego twojego egzemplarza czy twoich egzemplarzy. I tutaj oczywiście możesz wysłać na, sto, na nasze stowarzyszenie onosemina.org i wtedy te drzewa zostaną przez nas posadzone albo własnoręcznie zadbaj o to, żeby te drzewa posadzić. Pamiętaj, że jest to bardzo ważne, aby również, jeżeli przekazujesz pieniążki do jakiejś organizacji, żeby naprawdę się poważnie zastanowić, komu przekazujesz te fundusze, ponieważ y, to jest niezwykle ważne. W naszej organizacji wszyscy pracujemy w wolontariacie, czyli wszyscy łącznie z biurem księgowym, rozliczeniowym, wszyscy pracujemy za darmo. I wszystkie środki, które wpływają na naszą organizację, wszystkie są wykorzystywane na nasze cele statutowe. Jesteśmy nadzorowani przez organ finansowy, najwyższy organ finansowy w Szwajcarii i mamy status organizacji pożytku publicznego. I może sobie zdać z tego sprawę, że jest to ogromna odpowiedzialność, ponieważ w Szwajcarii taką, taki status otrzymać i później utrzymać jest naprawdę bardzo trudno. Czyli musisz o tym wiedzieć, że w naszej organizacji wszyscy pracują bezpłatnie. Nie ma żadnych wynagrodzeń, nie ma żadnych jakichś jakich pieniędzy przekazywanych na to, czy na to, czy na to, tylko wszystko jest robione bezpłatnie przez wszystkie osoby, które się w to angażują. I wszystkie pieniążki, wszystkie datki idą na cele naszej organizacji. Myślę, że jest to bardzo ważne, bo wiemy, jak wygląda to w innych różnych fundacjach, i dlatego to podkreślam, że można sobie to sprawdzić. Można ode mnie również zażądać, jeżeli chcesz, to zobaczyć wyniki finansowe, czyli nasze wszystkie rozliczenia z urzędem finansowym. I wtedy dokładnie to widać, że wszystkie pieniążki, które wpływają, wszystkie są wykorzystywane zgodnie z celem. Idziemy dalej. Czyli to tak pięknie się zgrało, że mamy rytuał dla Matki Ziemi. Później 10.10 10. mamy Światowy Dzień Drzewa i jednocześnie start trylogii książki drukowanej, która jest przecież drukowana na papierze, który jest z drzew. No i teraz, jutro, czyli 13, 13. Nie w piątek, ale 13. w czwartek mamy naszą ceremonię o numerze 208 i ta ceremonia jest niesamowita, bo będę mówiła o sprawiedliwości, będę mówiła o tym czasie sprawiedliwości. I to, yy, to jest niesamowicie związane z naszym 115 rytuałem dla Matki Ziemi, gdzie ten właśnie czas sprawiedliwości mamy. No ale co się jeszcze wydarzyło, prawda? Czyli zaraz po naszym rytuale dla Matki Ziemi, wiemy co się wydarzyło za naszą wschodnią granicą, że nastąpił taki, taki gest jak gdyby odwetowy, czy gest... Y który myślę, że cały świat zaskoczył, albo, albo był takim, wow, tu nagle rytuał dla Matki Ziemi, a tutaj rano się budzimy i czytamy we wszystkich gazetach, czy tam ktoś czyta jakieś tam wiadomości w internecie, to wiedzieliśmy, co się wydarzyło. No i teraz przejdę do sprawozdania z tego, 115 rytuału dla matki Ziemi. Po tym kwiecistym wstępie, ponieważ uważam, że wszystko to jest ważne, bo to jest związane z tym, co się wydarzyło na rytuale dla matki Ziemi i dlatego o tym wszystkim opowiadam. 115 rytuał dla matki Ziemi ja przeprowadziłam w magicznej oazie na Mitycznej Atlantydzie naturalnie na moim tarasie. Uwaga, tym razem ten taras nie był śnieżno-biały, ponieważ zaczyna się pora deszczowa i chcieliśmy jeszcze przed tą porą deszczową y, pomalować ten taras y, na nowo, bo on jest pomalowany taką specjalną farbą, ponieważ pod tym tarasem jest jedna z moich świątyń. W której robię rytuał świec intencyjnych, taka kamienna świątynia. I żeby ten, ten taras nie przeciekał w czasie pory deszczowej i, i ta świątynia nie zamokła w czasie tej pory deszczowej, to planowaliśmy, że odnowimy tą warstwę, tą ochronną warstwę, bo ta biała farba już w tym czasie um, tych ostatnich miesięcy prawda, no, no nie wygląda dobrze. I przez ostatnie trzy dni mój ukochany zdzierał tą starą farbę, tą białą farbę z tego tarasu. No i w momencie, gdy ja y, przeprowadzałam rytuał dla Matki Ziemi, no to na tarasie już nie było białej farby, więc nie był on biały, tylko był raczej w takim kolorze srebra, no bo typowy beton, czyli, ale beton u nas, beton y, ma taki srebrny kolor, ponieważ jest... Y, wszystko, co żeśmy tutaj w magicznej oazie zastosowali, to są materiały y, regionalne, i to jest beton, który jest wykonywany regionalnie tutaj w następnej miejscowości, z takich właśnie ciemnych kamieni, y, które tutaj są na wyspie, które tam są w rzece, w rzece, w rzece tej wyspy, i dlatego ten, ten beton jest taki srebrny po prostu. A tak nawiasem mówiąc, większość tutaj kamieni na wyspie jest radioaktywna. Jest to związane z tą energią teleportacji, ponieważ tutaj w czasach mitycznej Atlantydy było to centrum teleportacji i ta radioaktywna energia została do dzisiaj. I dlatego czasami, jak, jak jest pełnia księżyca, Zresztą widać to nawet na niektórych moich filmach, na niektórych nagraniach, że niektóre rzeczy świecą niesamowicie. I to jest właśnie ta energia radioaktywna, która powoduje, że aura jest również bardziej widoczna niż, niż normalnie. No i dodatkowo do tego duża wilgotność powietrza, i wtedy to, to razem. Wywołuje, że na przykład, jeżeli jest pełnia księżyca, to ten taras w, w pełni księżyca świeci kompletnie na biało, albo świeci na, na, to, na to srebrno, czyli to radio, radioaktywna energia tak jakoś ym, fizycznie współgra z, z tym procesem, że, że tak to wygląda. I teraz tak, zaczęłam rytuał mniej więcej 15 minut wcześniej. To nie było zamierzone, że akurat mamy 115 rytuał dla Matki Ziemi 15 minut wcześniej. 15, no to można powiedzieć diabeł. A my wiemy co oznacza energia diabła w tarocie. Te osoby z was, które biorą udział w ceremoniach, to znacie symbolikę, macie w jednym palcu tych wszystkich rzeczy. Ale ten diabeł ma również to znaczenie tej materii. Ten diabeł pokazuje nam pewne rzeczy tutaj w świecie materii, jest takim największym wezwaniem w świecie materii, ale jednocześnie ta piętnastka składa się z jedynki i z piątki czyli jedynka mag, ten mag transcendentny, który podąża złotą ścieżką pomiędzy królestwem białego maga i królestwem czarnego maga. No i piątka, czyli arcykapłan, ten, który w tych doświadczeniach ziemskich doszedł do mistrzostwa. Praktyka czyni mistrza, czyli arcykapłan jest. Tym człowiekiem, który osiągnął mistrzostwo i przez to jestem arcykapłanem. Tutaj nie będę tego powtarzać. Jeżeli Cię te tematy interesują, to wróć sobie do wszystkich ceremonii, które mają w swojej symbolice jedynkę jako maga, albo piątkę jako arcykapłana, albo piętnastkę jako diabła. I teraz tak, rozpoczęłam 15 minut wcześniej i. Co zwróciło moją niesamowitą uwagę, to y, gdy stworzyłam magiczny krąg, to wszystko znasz. Nie będę tego powtarzać, bo to już robimy tyle lat, że, że te osoby z Was, które są na rytuałach, to już dokładnie wiedzą, prawda, jak to wszystko wygląda: przywołanie żywiołów, połączenie się z tą energią, zabezpieczenie miejsca, przygotowanie się wcześniej i tak Ja miałam tym razem znowu białą suknię, ale z takim przepięknym, bordowym, czerwonym haftem. W okolicach dekoldu, czyli z plotu słonecznego serca, oraz na samym dole sukni. E, tak, tak, a reszta sukni to jest e, biała suknia haftowana na biało. Miałam również czerwony, czerwony szal, i tym szalem byłam owinięta, czyli zaczynając od czakry praktycznie splotu słonecznego do czakry podstawy, byłam całkowicie owinięta tym czerwonym szalem, i na to miałam tą białą suknię. I na to na początku miałam założony płaszcz w, kolor, w kolorze szafiru, czyli kolorze mojego przewodnika. Można tak powiedzieć, to jest również kolor Archanieła Michała, czyli ochrona. Ten płaszcz ochronny. I ten płaszcz ma w sobie takie drobinki, błyszczące srebrne drobinki, które wyglądają jak, jak niebo. Takie przepiękne niebo, gdzie nie ma żadnej chmurki, gdzieś o północy, gdzie tylko świecą gwiazdy na tym, na tym pięknym, takim szafirowym tle. Ja później ten płaszcz zdjęłam, ale na początku miałam go ubrany. Miałam różdżkę magiczną z drzewa migdałowego i nie miałam praktycznie nic innego. Żadnych kamieni, mocy, żadnych, żadnych jakiś innych dodatków, kompletnie nic. I gdy pojawiłam się na tarasie, to y, zarówno mój przewodnik już czekał, y, czekał na mnie, jak i siły, które ja nazywam bogami. Możemy je nazywać jak chcemy, po prostu siły wyższe niż my ludzie bo może ta nazwa bogowie niektórym osobom się nie podoba albo źle kojarzy, no to używajmy in, innej, innej nazwy. Ja używam tej nazwy, dlatego że te siły ja widzę typowo materialnie, tak jak bogów egipskich na przykład, albo bogów celtyckich. Jest to pewna energia, którą można widzieć jako energię, a można ją widzieć typowo, gdzie przybiera jakąś formę, jakąś konkretną formę, wtedy jest łatwo ją rozróżnić, łatwo zrozumieć, z jaką energią mamy do czynienia. I teraz tak, co zwróciło moją uwagę, to te siły, siły boskie ja nie mówię tutaj o aniołach, bo anioły, archanioły to jest zupełnie inna energia i one zazwyczaj są na naszych rytuałach dla Matki Ziemi, i tym razem również były obecne, ale były jak gdyby. Troszeczkę dalej, tak jakby czuwały nad tym procesem z odległości. Nie blisko, ale z odległości. Jeżeli słuchasz moich sprawozdań, to wiesz, że na każdym rytuale wszystko wygląda inaczej. To jest tak jak na naszych ceremoniach. Zarówno rytuały dla Matki Ziemi, za każdym razem wszystko przebiega inaczej, jak i nasze ceremonie, co czwartek, każda ceremonia jest inna, każdy ma inny temat, dzieją się różne rzeczy, niektóre były wcześniej z różnych miejsc mocy, do tego również wrócimy, to będzie w odpowiednim czasie, w tym czasie, w którym być powinno, ale również to, co się dzieje na ceremonii, jakie są przesłania, jakie są wskazówki, zawsze wszystko jest inaczej niż wcześniej. I dlatego y, mówię o tych szczegółach, żeby można było sobie wrócić do tych starszych podcastów, porównać, posłuchać szczególnie to, co było w tym roku, albo co już było dwa lata temu, albo trzy lata temu, i zobaczyć, jak ten proces wygląda. Bo to jest, to jest wiedza wyższa, która pomaga Ci również w Twoim życiu pewne rzeczy zrozumieć, y, znaleźć odpowiedzi. Na różne pytania, które wielu ludzi sobie zadaje i, i nie wiedzą, jak sobie na te pytania odpowiedzieć, no to wystarczy wrócić do naszych rytuałów dla Matki Ziemi, wystarczy wrócić do, do ceremonii, i wtedy znajdujemy odpowiedzi na wszystkie pytania. Wszystko jest jasne. I teraz, co zwróciło moją uwagę, to te siły, które ja nazywam bogami. Wyobraźmy sobie ich jako bogów celtyckich, bogów nordyckich, bogów egipskich, prawda? Znamy to z mitologii. Wszystkie te postacie były ubrane bardzo, bardzo uroczyście, ale wszystkie miały zbroje. To się wydarzyło po raz pierwszy. Nigdy wcześniej bogowie nie mieli ubranej zbroi. To, to był taki moment, w którym muszę ci powiedzieć, że poczułam się dziwnie jako człowiek, no bo ja nie miałam zbroi ubranej. Chociaż ostatnio chodziło mi to po głowie, ponieważ jest taka firma wysyłkowa, w której ja kilka miesięcy temu, zanim zaczął się ten konflikt wschodni, kupiłam moje dwie suknie: tą czerwoną suknię, takie zwykłe proste sukienki z lnu, prawda, i tą niebie niebieską, zieloną suknię z lnu. I oni również mieli zbroję dla kobiet. I tak mi się ta jedna zbroja podobała, złota zbroja, że nawet się zastanawiałam przez moment, ale potem pomyślałam, po co mi taka zbroja? No, na pewno nie będę w nie chodzić na co dzień, ale, ale taka dygresja mała. Myślę, że się uśmiejesz albo uśmiechniesz w tym momencie, ale, ale właśnie to chodziło mi po głowie. No jednak w tym momencie ta wysyłka jest niemożliwa, ponieważ była to firma z tamtych obszarów, czyli te wysyłki były z tamtego kraju. No i oczywiście teraz nie jest to możliwe, ale. Ale co miałam. Ci... Oczywiście to nie były suknie szyte przez Anię, bo yy, większość sukni, które mam na ceremoniach, które mam na filmach za kulisami, to są w większości, wszystkie moje suknie są od Ani z Francji. Dobrze, idziemy dalej. I teraz tak. Yy, I to zwróciło moją szczególną uwagę, bo takie wywołało takie dziwne odczucie, co się stanie, albo co jest przed nami. Albo co w tym momencie jest w energii, że te siły chciały mi to pokazać, żebym mogła tobie to przekazać? Przecież siły wiedzą, że, że nagrywam po każdym rytuale dla Matki Ziemi sprawozdanie. I że te osoby, które słuchają tych sprawozdań, mają odpowiednią wibrację, mają odpowiednie energię. Ich dusze to są stare dusze. I, i tu są pewne rzeczy, pewne klucze ukryte pomiędzy, które pokazują wam, co ważnego się dzieje wokół nas, i, i na, co, na co należy zwrócić uwagę, i to w jakiś sposób zintegrować z swoim własnym życiem. I teraz tak. I rozpoczęliśmy rytuał, i popatrz, dzień po rytuale eskalacja konfliktu na wschodzie. Te zbroje miały to pokazać. Może. Idziemy dalej. I teraz tak. Zaczyna się rytuał, i pierwsza rzecz, która się dzieje, to ja będę tutaj korzystać z moich notatek, bo oczywiście po rytuale wszystko nagrałam sobie najpierw jako podcast dla mnie samej, i później zapisałam w mojej magicznej księdze, i mam ją tutaj przede mną, żeby o wszystkim Ci dokładnie powiedzieć. Czyli zaczęło się od tego, że stanęłam na tarasie i pierwszy moment to jest taki, takie połączenie ze źródłem. I taka niesamowita energia spływa najpierw na mnie, oczyszcza wszystko we mnie i zaczynam rosnąć. Czyli to już znasz naszych rytuałów, czyli takie typowe przejście z tej, z tej funkcji człowieczego ciała w tą funkcję tej arcykapłanki, która ma przeprowadzić ten rytuał, ma dokonać pewnych procesów na poziomie duszy. I gdy zauważyłam, że, że wszystko we mnie się zmienia, to zauważyłam również, że moje ubranie się zmienia, prawda? Bo miałam nawet taką myśl: Boże, albo Bogowie wszyscy tak jakoś uroczyście ubrani, a ja znowu w tej samej sukni, tej białej sukni, w której jestem zawsze. I mój przewodnik nawet się uśmiechnął, i później był ten moment takiej tej zmiany, tego ubrania. I tym razem moja suknia, mojej duszy była. Przepiękna. Tego nie jestem w stanie opisać słowami, i myślę, że nie jesteśmy w stanie jako ludzie stworzyć czegoś takiego. Ona była jak gdyby utkana z takich złotych niteczek, które nie były połączone między sobą. To, to było niesamowite. To było tak, jakby była tkanina. Niteczek, które nie są przeplatane jedne przez drugie, tylko które niezależnie jak gdyby są jedna obok drugiej, jedna obok drugiej, albo nad tą, albo pod tą, ale nie przeplatają się, nie tworzą jakichś węzełków, nie tworzą jakiejś struktury tak jakby być utkanym ze światła, ale typowo suknia, czyli złota suknia w kobiecej garderoby, możemy sobie to tak wyobrazić, czyli dosyć duży dekolt i ten dekolt wręcz taki przeźroczysty, można powiedzieć, tylko te, te niteczki z tego światła, no i później, czym niżej do dołu, to bardziej ten ta gęstość tego materiału już przypominała normalny materiał, taki przepiękny, lekki, niesamowicie lekki materiał, także z każdym powiewem, jak gdyby wiatru, miało się wrażenie, że to się będzie dematerializować i materializować, albo będzie płynąć gdzieś w prawo, w lewo. No, no niesamowite wrażenie, i ta suknia nie miała rękawów. Czyli moje ramiona nie miały na sobie nic, tylko takie delikatne, jak gdyby świetliste niteczki, ale nie było to w formie rękawa, czyli dosyć duży dekolt, tak jakby nie mieć w ogóle góry tej sukni, nie mieć, nie mieć rękawów, tylko mieć taki gorset, nazwijmy to tak? No i tą spódnicę. Tak naszymi słowami. Moje długie włosy, złote włosy, moja dusza ma złote włosy, długie. I one były całkowicie rozpuszczone, a ja fizycznie miałam moje włosy, czyli moje kasztanowe włosy, złoto-kasztanowe włosy, miałam spięte w warkocz, dosyć silnie spięte, yy, czyli na, na górze głowy i, i do samego dołu bardzo mocno zaplecione. także żeby mi nic nie przeszkadzało, żeby mi wiatr nie przeszkadzał, bo, bo wtedy te, te wizje mogą być zakłócane, jeżeli nam przeszkadzają włosy, komary albo cokolwiek innego, prawda? Więc, yy, jeżeli znasz mój podcast na temat włosów, to wiesz, co oznacza spięcie włosów w warko, czy W tym momencie koncentruję się na czymś i yy, na niczym innym. Natomiast moja dusza miała włosy rozpuszczone i miała diadem diadem, złoty diadem, ale nie mogłam się tym razem przyjrzeć. To działo się zbyt szybko, więc nie mogłam się przyjrzeć jaki on jest duży, mały, mniejszy, większy, szerszy, głębszy czy, czy jakiś inny, czy ma jakieś ozdoby, tylko, tylko widziałam, że jest taki zarys, takiego bardzo, jak gdyby wydaje mi się, że bardzo delikatnego diamentu. Tak mi się troszeczkę kojarzy z trylogią, a właściwie z drugą księgą, która pojawi się w przyszłym roku, czyli kontynuacja trylogii, ponieważ ty wiesz, że ja spisuję te wszystkie, wszystkie kolejne rozdziały już mimo tego, że, że koncentrujemy się teraz na tej pierwszej księdze, prawda, to ja mimo tego, gdy tylko mam czas, to spisuję kolejny rozdział już do kolejnej księgi, która, która ukaże się w przyszłym roku i tam jest taki moment, w którym władca Saron z Artu de Lace, którego tracimy jak gdyby w tej pierwszej części trylogii, bo nie wiadomo co się z nim stało, no on został otruty ale przeżył, tą, przeżył y, to otrucie, ponieważ została mu podana y, odtrutka, czyli antidot, Antidotum. Y, I dochodzi do siebie w takim szczególnym miejscu, bardzo wyjątkowym miejscu w lasach Sarons i tam poznaje Elenę. Y, Elena jest kapłanką świętego lasu i gdy ja zawsze przygotowuję dla was jak mniej więcej jakaś postać wygląda albo z jakim aktorem mi się kojarzy albo aktorką albo z jakimś szczególnym zdjęciem te osoby z was, które śledzą mnie na Instagramie wiedzą, że była cała seria taka zanim pojawiła się trylogia w tej wersji drukowanej właśnie takich inspiracji i ta y, Elena, ta kapłanka świętego lasu, którą znalazłam jako odpowiednik mniej więcej, jak ta dziewczyna wygląda w moich wizjach, znalazłam bardzo podobną. Kobietę, która została stworzona w programie graficznym, czyli ona fizycznie nie istnieje, ale została przez kogoś stworzona w programie graficznym i właśnie miała taki delikatny, delikatny diadem na głowie, taki mniej więcej diadem ja miałam na tym rytuale, to znaczy moja dusza. Jeżeli Cię to interesuje, to napisz w komentarzu, bardzo cię proszę, ja wtedy udostępnię wam link do tego zdjęcia, żebyście mogli zobaczyć, jak ta Elena kapłanka świętego lasu wygląda, albo jest, do kogo jest podobna, do tej postaci fikcyjnej stworzonej przez kogoś, i właśnie jaki diadem ma na, tym, na tej grafice założony. Nadszedł teraz moment, aby sprawdzić, czy już subskrybujesz mój kanał i czy masz aktywne powiadomienia, aby nie przegapić żadnych nowych treści i żadnych transmisji na żywo. I może dokładnie teraz masz już ochotę napisać komentarz pod filmem. Będzie mi bardzo, bardzo miło. Również wszystkie pytania zawsze pisz w komentarzu. Ja staram się na nie na bieżąco odpowiadać. Pamiętaj, że miejsce na komentarz to jest dla nas bardzo ważne miejsce, bo tam wymieniamy się pytaniami, wymieniamy się sugestiami i tym wszystkim, co czujesz, I, i tak pięknie ta nasza komunikacja wygląda. Jeżeli tego podcastu słuchasz, bez względu na to, gdzie go słuchasz, wszędzie jest miejsce na komentarze, prawda? Czy na mojej stronie, czy na YouTube, czy, czy w innych miejscach. I teraz tak, od czego się zaczęło po tej zmianie tego wyglądu, ubrania? Stanęłam w tym kręgu pomiędzy tymi siłami, bogami. Oczywiście to nie są istoty najwyższe, jeszcze raz to powtarzam to nie jest istota najwyższa. I czy energia źródła. I pojawiło się moje pytanie: co dzisiaj i jak dalej? I zostały mi przedstawione dwie wizje. Pierwsza wizja to jest całkowite zniszczenie ludzkości. Pierwsza wizja całkowitego zniszczenia ludzkości, tak że zostaną pojedyncze egzemplarze pojedynczych ludzi i wszystko zacznie się od nowa, jak gdyby tak jak wiele, wiele tysięcy lat temu, czy setek lat temu, nie będziemy się tutaj kłócić o czas. To jest pierwsza wizja, i bogowie się skłaniają do tej wizji. Czyli już od dłuższego czasu dostaje takie przesłania. Że ludzie są tak zainfekowani przez istotę mroku, przez te istoty pasożytnicze, że jest to jedno z najlepszych rozwiązań, i aby wykosić wszystko, wyniszczyć wszystko i tylko te jednostki, które mają zostać, czyli tak jak w Biblii jest napisane 144 tysiące, prawda? To już duża część będzie Polaków, bo duża, duża ta część jest, jest na naszych ceremoniach, na przykład, więc ym, wiele dusz inkarnowało w naszym języku polskim i to ma szczególne znaczenie również dla nas i dla naszego kraju. To nie jest przypadek, ale nie wszystkie. <tum> Tym bardziej, że my, Polacy, jesteśmy rozrzuceni po całym świecie, prawda? Więc jesteśmy tak pół Polakami, nazwijmy to tak, że już dłużej żyjemy na innym obszarze. No, i y, wracając do, do, do tego, co ważne, to jest y, ta jedna wizja, ta jedna opcja, do której skłaniają się siły wyższe. No i oczywiście ja, jako moja dusza, znów zaczęłam prosić o tą szansę dla ludzkości. Y, ty, wiele razy już o to prosiłam, wiele razy robiłam takie rytuały. Oczywiście nie mówiąc wam o tym, żeby was nie przerazić, nie przestraszyć. Bo moją misją jest raczej dawać Wam wiarę, nadzieję, hmm, wzmacniać Waszą wiarę, a nie podcinać Wam skrzydła. I dlatego wiele razy już robiłam takie spotkania, i dzięki temu, może w jakimś stopniu, bo oczywiście nie jestem jedna jest siedem takich, e, takich istot na Ziemi jak ja, i każda z tych istot ma do tego 33 istoty, e, które ją wspierają. Ziemskie istoty, no i oczywiście całą grupę, każda z tych istot ma swoją grupę istot, które ją wspierają, więc to jest olbrzymia ilość y, ludzi. Ja nie jestem ta jedna jedyna, że ratuje cały świat, żebyśmy się dobrze rozumieli, tak. dobrze, że to nie jest jakieś moje ego, że, że jestem tutaj y, najważniejsza wręcz, wręcz przeciwnie. Y, te osoby z was, które mnie znają, wiedzą, że, że u mnie ego jest bardzo malutkie. I, I nic właściwie w moim życiu nie kieruje się tym ego. To już dawno odłożyłam na półkę. I, i prosiłam o tą drugą szansę, i kolejną szansę, dru, drugą opcję. I zostałam przedstawiona opcja. Nie wiem, ile mamy na to czasu. Mam nadzieję, że wystarczająco dużo czasu, aby obudzić świadomość ludzi po raz kolejny. Czyli zwróć uwagę na to, że na wielu, wielu naszych rytuałach dla Matki Ziemi, tych ostatnich rytuałach, siły wyższe mówiły, zostawcie to, nie wysyłajcie światła do innych, koncentrujcie się na ziemi, koncentrujcie się na zwierzętach, na roślinach i tak koncentrujcie, koncentrujcie się na swojej własnej energii. I przez wiele miesięcy mieliśmy taki wręcz zakaz, tak można powiedzieć, wspierania innych. I tutaj pojawia się po raz kolejny ta szansa, że mamy teraz przez kolejny czas, aż do odwołania to z pewnością na jakimś kolejnym rytuale dla Matki Ziemi będzie to odwołane przez siły wyższe mamy tą szansę tej zmiany świadomości ludzi i uniknięcia tej pierwszej opcji. I teraz tak. Na tym rytuale ja zrobiłam wszystko, co w mojej mocy, również łącząc się z Waszymi duszami, uczestników. Wy również zrobiliście wszystko, co w Waszej mocy, Wasze dusze zrobiły wszystko, co w Waszej mocy, i myślę, że jesteśmy na dobrej drodze, ale pamiętajmy o tym, że mamy ogromnego przeciwnika: te wszystkie istoty pasożytnicze, te wszystkie istoty mroku, które pasożytują na Ziemi, które pragną zniszczenia całkowitego zniszczenia wyniszczenia Ziemi. Nie tyle ludzi, co Ziemi, a istoty światła chcą ratować Ziemię, dlatego chcą wyniszczyć y, dużą część ludzkości, która jest zainfekowana przez pasożyty. Y, w tej pierwszej opcji no ale myślę, że, że tą drugą opcję uda nam się zrealizować, bo nie na darmo przecież mamy tej wizję tej nowej ziemi, i te wizje są bardzo bliskie. Gdyby doszło do całkowitego resetu, całkowitego wyniszczenia, to na pewno nie nastąpiłby ten nowy wiek Ziemi tak szybko, jak widzimy go w tych wizjach. I dlatego uważam, że ta druga opcja. Jest w stanie się zrealizować, jeżeli każdy z nas zrobi wszystko, co w jego mocy, aby kontrolować swoje myśli, słowa i działania, i działać w tym kierunku światła, i tego, co dobre i piękne. I teraz tak. Ta druga opcja y, to jest obudzenie świadomości. Dlatego powiedziałam Wam, że wszyscy, Wszyscy, to jest taki apel ogólny, globalny, wszyscy, którzy interesujemy się duchowością, wszyscy, którzy interesujemy się zjawiskami takimi nadprzyrodzonymi w cudzysłowie, wszyscy, którzy mają te, mamy te talenty, musimy wyjść z ukrycia. Czyli my nie możemy już więcej udawać, że jesteśmy normalni. My nie możemy już więcej udawać, że coś takiego nie istnieje. My nie możemy już więcej udawać, że, że wszyscy inni tylko nie ja. Dlatego to jest ten czas, w którym każdy z nas powinien tak odważnie, jak ja to robię, stanąć przed kamerą, stanąć przed znajomymi i powiedzieć: Słuchajcie, ja wiem, jak to wygląda. Ja się interesuję duchowością, i to jest rok prawdy, i tą prawdę ujawniam. Dlatego, że wtedy wielu, wielu z naszych znajomych ma szansę pytać nas o radę. Wielu naszych znajomych ma szansę powiedzieć: No wiesz, ja też tak mam. Bo wielu, wielu naszych znajomych tak samo ukrywa swoje właściwości. I ja to wiem najlepiej, bo przecież znam was najlepiej. Że przez tyle lat mojej pracy z tyloma tysiącami ludzi wiem, że czasami mama zamawia coś, a córka zamawia, myśląc, że mama o tym nie wie, i obie interesują się duchowością, ale ukrywają to same przed sobą. Trafiają do mnie te dwie osoby z tej samej rodziny: kuzynki, bracia, siostry, znajomi. I ja to widzę najlepiej, że ktoś z was myśli, że tylko jest takim rodzynkiem jeden, jedyny. Biała owca wśród czarnych owiec która się interesuje duchowością, a tu się okazuje, że nie wiecie o tym, że wasza siostra tak samo korzysta z ceremonii, tak samo zamawia u mnie książki. Ja widzę przecież te same adresy, te same nazwiska, prawda? Więc łatwo porównać, że ktoś mówi: No, moja siostra Ania, albo moja siostra Grażynka, a ja wiem, że ta siostra Ania, czy siostra Grażynka e, tak samo bierze udział i myśli, że ta druga siostra o tym nie wie, czy brat, czy, czy ktoś ze znajomych. I to jest piękne, bo wtedy, gdy zaczniemy mówić o tym, otwarcie, to wtedy przestajemy udawać i wtedy każdy z nas może być sobą. Każdy z nas może być sobą i najwyższy czas, żeby przestało nas interesować, co myślą o nas czarne owce, co myślą o nas ci zwykli ludzie, którzy nie mają o niczym pojęcia. Co nas to interesuje? Co oni o nas myślą? Jeżeli mamy szansę poznać podobnych ludzi, mamy szansę mówić prawdę i być w tej prawdzie i żyć tą prawdą po prostu. Także dzisiaj jest mój taki apel i takie wezwanie, że jeżeli to nadal ukrywasz przed światem, się wstydzisz, o Boże, co ja tam się interesuję takimi rzeczami, to najwyższy czas, żeby pokazać innym, że się tym interesujesz. I tutaj do tego będzie idealna trylogia, bo wiesz, że trylogia to jest powieść, właściwie nie można jej przyporządkować, można powiedzieć taki thriller, <grym> bo mamy tutaj troszeczkę historii, powieści historycznej, tak można powiedzieć, można powiedzieć, że jest to powieść fantastyczna i można powiedzieć, że jest to troszeczkę romans, bo mamy tutaj szczególnie w tej pierwszej części dużo takich elementów romansu. I popatrz, można po prostu wykorzystać tą powieść, wziąłem się Dać ją, dać ją do, do Twoich znajomych, do Twoich przyjaciół, dać ją w prezencie komuś z jakąś piękną dedykacją, prawda, świąteczną, i wtedy zauważysz, komu się ta powieść spodoba, kto się tym zainteresuje, i wtedy można zacząć rozmawiać na takiej zasadzie: no, ja też lubię tą książkę, no, ja też znam Marię Bukardi. i wtedy nagle wychodzi, że. Yy, Otwieramy się na pewne rzeczy, otwieramy się na, na duchowość, otwieramy się na coś i, i mamy do tego taką materialną rzecz, którą możemy wziąć, którą możemy komuś pokazać, którą możemy jak gdyby dać, dać komuś i wyczuć, czy ta osoba nadaje na tych samych falach. Dobrze, idziemy dalej. Kolejna rzecz, która się wydarzyła, to już w ramach tej. Tej, tej drugiej opcji, tego drugiego, drugiego filaru, na którym budujemy teraz tą naszą nową Ziemię, to był najpierw diamentowy deszcz. Można sobie to wyobrazić tak, że od źródła zaczął spływać diamentowy deszcz. Na całą Ziemię. I te diamenty, my wiemy, co oznacza diament, czyli tą czystość, tą, tą krystaliczność, ten oszlifowany diament, który nie ma w sobie już tych wad, który nie ma w sobie tych słabości. Każdy z nas może stać się takim diamentem. I ten diamentowy deszcz oznaczał. Jako pierwszy taki etap rozbudzenia świadomości. I te diamenty spadały w różne miejsca na Ziemi, spadały na różnych ludzi. I czasami było to na takiej zasadzie, rzucamy diamenty pod kopyta świń, bez obrazy dla świń, o czym ja już wiele razy mówiłam na, na ceremoniach. Ale z drugiej strony był to bardzo, bardzo ważny proces, również by rozświetlić pewne miejsca na Ziemi, bo wiemy, że. Wszystko się zapisuje w tym polu morfogenetycznym, i czasami jest tak, że wydarzyło się coś złego w jakimś miejscu, i ta energia się tam zapisała. My nagle przebywamy w tym miejscu i czujemy się źle, a nie wiemy dlaczego. I taka zmiana energii różnych miejsc, czyli zmiana miejsc negatywnych na miejsca pozytywne. Jest możliwa. Wszystkie osoby z Was, które interesują się radiestezją, wiedzą, że możemy na to wpłynąć, wiedzą, że możemy to zmienić poprzez nasze myśli i potem to zmierzyć, i rzeczywiście ta energia na jakiś konkretny czas jest zmieniona albo na stałe. I ten diamentowy deszcz miał to na celu, właśnie to miał na celu, żeby rozświetlić różnych ludzi, ale rozświetlić również różne miejsca. Na ziemi. Po tym diamentowym deszczu spadał złoty deszcz. Złoty, ten kolor mądrości, mądrości wyższej, ale również świadomości. Ma troszeczkę inną energię, ale on był już typowo e, tak, e, taki drobniutki złoty deszcz. Pokrywał wszystko, praktycznie, wszystko, nawet ciemnych ludzi, nawet ciemne miejsca. To była taka jak gdyby kolejna szansa od wszechświata, aby się obudzić. I tutaj również dla ludzi, którzy przyjęli z nami bestię, czyli szczypawki w ostatnim czasie i gdzie jeszcze żyją bo albo przyjęli róż, różne były dawki, różne, to był eksperyment, prawda, więc były różne, różne substancje, ale również wielu, wielu z Was zamawia świece, które mają na celu zmianę, zmianę tego, tego kodu DNA, oczyszczenie z tych, z tych płynów i tak dalej i ratujecie w ten sposób swoich, swoich bliskich, a oni nawet o tym nie wiedzą. Więc wielu, wielu z nich uzyskało tą kolejną szansę na tą świadomość, na to oczyszczenie, na to uzdrowienie. I kolejnym etapem były złote spadające gwiazdy. To można sobie wyobrazić, jak takie komety. Komety, którą znamy na przykład tą yy, kometa z takim spadająca gwiazda ma zawsze taki, jak leci, to ma taki ogonek, tak można powiedzieć, yy, taki, taki yy, ogonek ze światła. I te spadające gwiazdy miały to do siebie, że one uderzały konkretnie w ludzi. Czyli nie w inne miejsca, tylko w ludzi. I to było. To był niesamowity proces, że każdy człowiek na Ziemi w tym momencie każdy, otrzymał taką złotą gwiazdę, spadającą gwiazdę. Otrzymał ten, został jak gdyby uderzony taką złotą gwiazdą, no i ale oczywiście w zależności od człowieka, w zależności typowo chodzi mi tutaj o ludzi w zależności od jego stanu, jego energii, jego duszy itd. U niektórych to spadło i po prostu się uziemiło, i, i przeszła ta energia do Ziemi i nie wywołała żadnych zmian, ale u wielu ludzi to było widoczne, że zatrzymała się na wysokości serca i w tym sercu się jak gdyby zahaczyła. A wiemy, że serce to jest takie miejsce połączenia z duszą, to jest ten, to miejsce y, boskie w naszym ciałach i jeżeli takie energie się tam zahaczyły, to jest ogromna szansa, że zostaną tam na dłuższy czas. I co to oznacza? Oznacza to świadomość, że nagle ludzie zdadzą sobie sprawę z tego, co się tutaj dzieje, co każdy z nas robi, i tutaj przechodzimy do tej bordowej energii archanioła Uriela, tego krwawego księżyca, że każdy z nas, kto otrzymał tą gwiazdę, a wysłane one były do wszystkich, więc myślę, że każdy człowiek otrzymał tą gwiazdę, który jest na Ziemi w tym momencie. I jeżeli się u kogoś zahaczyła, to ma szansę, żeby zobaczyć, co robi, co robi źle, co komuś kiedyś jakąś krzywdę może wyrządził słowem, myślą, gestem, jakimś działaniem. Jak postępujemy źle czasami w naszych związkach, jak postępujemy źle względem zwierząt, względem Ziemi, względem różnych rzeczy materialnych. Prawda? I każdy z nas ma teraz tą szansę przez kolejny czas zobaczyć tą prawdę, czyli zobaczyć poprzez swoje serce, tą gwiazdę umieszczoną w sercu zobaczyć siebie z innej perspektywy i zobaczyć ten świat z innej perspektywy. I teraz, jak można by sobie to było wyobrazić. Jeżeli mamy ten konflikt na, na wschodzie, to żołnierz staje naprzeciwko żołnierza. I teraz tak, ci, u których gwiazdy się zahaczyły, prawda, będą reagować inaczej, niż ci, u których gwiazdy się nie zahaczyły. Ale to jest taka niesamowita szansa, niesamowita szansa, że, że, o, kotki się biją biją się kotki na zewnątrz. No tak mówimy na temat mówimy na temat na temat wojny, na temat konfliktów i taka właśnie tutaj wojna jest na zewnątrz. No ale wracajmy, ale nie, nie, jak to u zwierząt to jest tylko wyznaczenie pewnych granic, wyznaczenie terytorium, oni się nie zabijają, prawda? Przynajmniej koty się nie zabijają, bo chyba, że jakieś zwierzęta są opętane przez istoty mroku, tak jak my, ludzie, jesteśmy opętani czasami przez istoty mroku czy istoty pasożytnicze. No ale idziemy dalej. I co się, co się, yy, co się wydarzy, jeżeli ci żołnierze nagle zobaczą, że przecież walczymy między sobą dla kogoś, kto nami steruje, nie wiemy, jaka jest prawda. Nie wiemy, o co tutaj właściwie chodzi, tylko wiemy, że stoimy człowiek naprzeciwko człowieka i mamy go zabić. W imię jakiejś idei, w imię jakichś granic, w imię jakiejś, jakiejś filozofii, w imię jakich, y, jakichś dziwnych ustaleń, gdzie ten drugi człowiek naprzeciwko mnie ma takie same potrzeby, jak i ja. Czyli ma może ukochaną osobę, może ma mamę, tatę, siostrę, brata. Może chce wrócić do domu, może ma ukochane zwierzątko, jest takim samym człowiekiem jak i ja. I stajemy naprzeciwko siebie i mamy się zabijać w imię jakiejś ideologii? To chyba najwyższy czas, żeby przejść do świadomości nowej Ziemi i powiedzieć: Nie, nie będę tego robić. Bez względu na to, jak mogę się z tego wycofać, to się z tego wycofam, bo nie będę tego robić. I co się wtedy wydarzy, że wszyscy ci, którzy są świadomi Wycofają się z tej ideologii, wycofają się z tej iluzji, uciekną od tej iluzji, a zostaną tylko ci, których, u których te gwiazdy się nie zahaczyły, i oni się wybiją wzajemnie. I teraz, gdy popatrzymy na tą boską sprawiedliwość, to jest czas sprawiedliwości, więc to jest jeszcze ten czas, w którym. Mamy szansę zmienić naszą karmę, możemy się od tego uwolnić, możemy jak gdyby to zmienić w czasie tej boskiej sprawiedliwości, możemy się obudzić z tego snu i inaczej zdecydować niż byśmy zdecydowali bez tej świadomości. I każdy z nas teraz powinien zdecydować. Popatrz, każdy z nas, który angażuje swoje myśli w ten konflikt, czy w inne konflikty na Ziemi, konflikty dookoła nas w naszych rodzinach, z naszymi znajomymi sąsiadami i tak dalej, popatrzeć na to inaczej, powiedzieć ja się wycofuję z tego konfliktu. Zwróć uwagę, co wydarzyło się w magicznej oazie. Te osoby z was, które wiedzą, jaki mieliśmy konflikt z sąsiadami, wiedzą, że myśmy się z tego konfliktu wycofali, dokładnie w ten sposób, że to nie ma z nami nic wspólnego, to nie jest nasz konflikt. Oni mogą walczyć, mogą robić co chcą, my się z tego wycofujemy, bo my nie robimy sobie karmy oni sobie robią karmę i będą musieli za tą karmę zapłacić to jeszcze w tym życiu bo w tym momencie jest takie ten czas tej boskiej sprawiedliwości czyli już nie trzeba będzie czekać dwa pokolenia albo trzy pokolenia żeby karma została wyrównana tylko zostanie wyrównana w kolejnych latach i to jest takie wezwanie również do każdego z nas popatrz na twoje konflikty w twoim życiu wycofaj się z tych konfliktów wybacz zostaw zamknij nawet jeżeli te, te osoby cię atakują, nawet jeżeli te osoby nadal trzymają tą broń w rękach, to ty się wycofujesz. Ty wycofujesz się z tego konfliktu, na ile możesz, oczywiście, bez szkody dla siebie, prawda? Nie można rzucić broni, jeżeli przed tobą stoi ktoś i celuje w ciebie, prawda? Ale można podjąć pewne decyzje, mądre decyzje i wycofać się w tym odpowiednim momencie. Dlatego to jest niesamowita szansa teraz. Szansa dla nas wszystkich i dla wszystkich ludzi, żeby powstać, dla tych wszystkich owiec, które były wcześniej owcami, żeby powstać w tej całej swojej świadomości siebie i powiedzieć: Nie, koniec, nie będziemy tego wspierać, nie będziemy tego tolerować, że tutaj w imię jakichś tam prawd ludzie stają naprzeciwko siebie i się zabijają. To było dobre ileś tam setek lat temu, ale przechodzimy do nowej ery i to nie może mieć miejsca, żeby walczyć o jakieś granice. Po co nam granice? Niech każdy idzie gdzie chce. Niech każdy idzie gdzie chce, bo wszędzie dobrze, gdzie nas nie ma. Jak to będzie wyglądać? Jak będzie wyglądać nowa Ziemia? Ktoś powiedział, a to są takie utopie, to są jakieś takie dziwne, dziwne sformułowania, ale na nowej Ziemi tak to będzie wyglądać, że każdy będzie szedł gdzie chce. I będzie takie poszanowanie drugiego człowieka, jego terytorium, jego dorobku, jego własności, poszanowanie dla zwierząt, poszanowanie dla, dla jedzenia, poszanowanie dla rzeczy, że nie trzeba będzie walczyć o coś, bo gdy istoty mroku wycofają się z ziemi, a gdy my ich nie będziemy futrować, nie będziemy ich karmić, no to wkrótce z głodu będą musiały się wycofać, jeżeli nie będziemy ich karmić złą energią, strachem czy niepewnością, bo nie będą tutaj miały miejsca, to tak to będzie wyglądać. Będzie prywatna własność, każdy będzie miał tą swoją prywatną własność, a drugi będzie jej szanował, tą prywatną własność. To będzie zupełnie inaczej niż teraz, że się kupuje jakieś ubrania za jakieś grosze, po to, żeby ubrać to dwa razy albo trzy razy wyrzucić do kontenera, a jakieś dzieci w Chinach, czy w Indiach, yy, czy w Bangladeszu, czy w Tajwanie, czy gdziekolwiek indziej te ubrania produkowały. Czegoś takiego nie, nie ma miejsca na nowej Ziemi. Tam owszem, będziemy kupować różne rzeczy od siebie wzajemnie, ale na odpowiedniej wymianie. Nie takiej, że ktoś zarabia pomiędzy jakieś niesamowite sumy, a ten, który to produkuje, produkuje to w warunkach niewolniczych. Tylko będą, oczywiście, będą wyższe ceny niż teraz. Już nie będzie sweterka za 20 złotych, na pewno nie, ale przez to, że będziemy kupować w odpowiedniej wymianie, będziemy to cenić i będziemy to szanować. Tak jak ja Wam powiedziałam na temat mojej książki, na temat mojej powieści, że to jest edycja limitowana i ta edycja jest tylko określona ilość egzemplarzy. To nie będzie książka, która będzie leżeć na każdej półce w księgarni, gdzie będzie się niszczyć, gdzie będzie ją kurz czy będzie wyblaknięta okładka, i potem będzie wyrzucona. I dlatego każdy z Was, kto tą książkę kupuje, chciałabym, żeby tą książkę sobie szanował, żeby to była jego książka, jego, jego wartość, bo moja energia zawarta w tej powieści. Myślę, że wymaga tego szacunku. I, i to, że Wy kupujecie tę książkę i wydajecie na to wasze pieniążki, również żeście ciężko na te pieniążki w, m, pracowali w tej czy w innej inkarnacji, że je macie, i również wymaga to szacunku, że wydaje te pieniążki z miłością. Za to mam tą książkę, czy mam ten sweterek, mam tą sukienkę, i ją szanuję i dbam o to, na tyle, na ile to jest możliwe. Czyli daje wymianę na zasadzie e, wymiany i równowagi odpowiednią do tego, jak, jak ten przedmiot został wyprodukowany, prawda? Czyli to jest coś takiego, do czego ja was zawsze zachęcam. Żeby nie szukać jakiejś okazji, jakichś tanich rzeczy, gdzieś jeszcze z kimś strasznie negocjować i, i kłócić się o, ja, o jakieś rzeczy, tylko zapytać, oczywiście można o to, czy jest możliwa obniżka to i tamto, ale jeżeli ktoś nie może obniżyć albo nie chce obniżyć, to znaczy, że ma to dla niego taką wartość. I wtedy powinniśmy. Dawać naszą wartość na takiej samej zasadzie wymiany i równowagi. Taką samą wartość, jak ten ktoś wkłada w to wszystko. I teraz to są te prawa nowej Ziemi, czyli niesamowity szacunek. To będzie szacunek do natury, taki, jaki mieliśmy na mitycznej Atlantycie, zanim zostaliśmy. Opanowani przez te istoty mroku, czyli zwierzęta mają swoje terytoria, i tam się nie wchodzi do jakiejś tam puszczy, żeby sobie porobić jakieś fajne zdjęcia, albo rozbija się jakiś obóz przetrwania i się coś tam niszczy, tylko mamy szacunek. To jest miejsce dla odpowiednich gatunków. Ja mogę wejść, ale mogę. Uważnie wejść, żeby niczego nie zniszczyć, niczego nie doprowadzić do jakiejś, do jakiejś dysharmonii. To jest również odpowiedź na wiele Waszych pytań, bo wiele razy mówiliście: Panie Mario, proszę mi wysłać zdjęcie mojego drzewa, jak ono już urosło w magicznej oazie, itd. i tak dalej. ja Wam odpowiadałam, że to, co mogę sfotografować, to sfotografuję, ale są miejsca w magicznej oazie, które już przez te lata tak zarosły, że powstała tam dżungla. Powstało miejsce schronienia dla wszystkich istot. Jeżeli ja miałabym wziąć teraz jakieś, jakąś maczetę, powycinać tam sobie drogę w tej dżungli, żeby dojść do jakiegoś drzewa, żeby konkretnie to jedno drzewo sfotografować, uważam, że to byłoby nie fair. To byłoby nie fair względem tych wszystkich istot, które znalazły tam schronienie. Dlatego powzięłam sobie taką decyzję, że w miarę moich możliwości będę Wam robić zdjęcia sadzonek drzew w momencie, gdy sadzę te drzewa, ale na pewno nie już tam po latach, jeżeli jest to zarośnięte i musiałabym zniszczyć jakieś tam rośliny, żeby tam dojść i wyszukać to konkretne drzewo konkretnej osoby. I to jest właśnie ta nowa ziemia. Ta nowa ziemia, gdzie, gdzie są miejsca całkowicie dziewicze, całkowicie... Czyste energetycznie, gdzie nie wchodzi człowiek, nie wkłada swojego nosa i swojej organizacji, tylko to jest ten obszar chroniony, ten obszar naturalny. W przyszłości nie trzeba będzie tego nawet chronić, bo będziemy mieć taki szacunek do Ziemi, do innych jej mieszkańców, że już nie trzeba będzie stawiać tabliczek, że jakiś tam, nie wiem, park, park naturalny, czy park państwowy, czy jakiś rezerwat, bo, bo ludzie będą to czuć, będą to szanować. I to jest piękne, ta nowa ziemia jest przepiękna i muszę ci się przyznać, że już się nie mogę doczekać, kiedy my będziemy wreszcie w tej nowej ziemi, kiedy to wreszcie, wreszcie, się, wreszcie się wydarzy, bo to jest zupełnie inaczej. Ten, ten taki szacunek do, do tej własności, na takiej zasadzie pożyczam komuś książkę, prawda, a ktoś mi tej książki nie oddaje, to nie jest szacunek, pożyczam komuś moją własność. I oczekuję tego, że ta własność zostanie mi zwrócona w takiej samej formie, prawda, w takiej samej jakości. I tak będzie to wy wyglądać, że nie będzie czegoś takiego, a pożyczyłam sobie od kogoś książkę, czy pożyczyłem sobie książkę, no i sobie ją zachowam, prawda? Już będzie moja. To jest nie fair. Wszystko, co zabieramy komuś, to znam zostanie zabrane, i potem się dziwimy, ojej, a co mi się tutaj w życiu nie udaje. No, zastanów się, bo to najwyższy czas, żeby wyrównać karmę. Może komuś coś zabrałaś, komuś coś zabrałaś, może masz jakieś rzeczy czyjeś obce nieoddane u siebie w domu. Takie drobiazgi. A w energii wygląda to tak samo. Czy wyrównałam energię, wyrównałem energię, czy może zawracam komuś głowę tysiąc razy, a nie wyrównałam, nie wyrównałem tej energii. No to najwyższy czas, żeby się zastanowić, jak tą energię wyrównać, jak zrobić jakiś piękny prezent. Na przykład trylogia na prezent. Dla kogoś, do kogo ciągle dzwonisz, opowiadasz mu o swoich problemach, ta osoba tego wysłuchuje. No najwyższy czas, żeby wyrównać energię i coś jej podarować. No, myślę, że nie należysz do takich osób, ale, ale może są jakieś drobiazgi, na które warto zwrócić uwagę i pewne rzeczy wyrównać. Idziemy dalej. Dlaczego jest to takie ważne? Ponieważ to, co dzieje się teraz w Twoim życiu, ma wpływ na. Przyszłe Twoje tygodnie, miesiące w tym czasie sprawiedliwości, czym szybciej wyrównasz karmę, czym szybciej wyrównasz zasadę wymiany i równowagi, tym szybciej to dobre i piękne do Ciebie jak gdyby przepłynie z tego źródła. A czym dłużej będzie tam jakieś rzeczy nieoczyszczone, niewyrównane. No to będzie trudniej, jak gdyby. I w tym czasie sprawiedliwości tutaj trzeba się spieszyć, bo nie, wie, nie wiemy, ile czasu mamy na ten czas sprawiedliwości i kiedy już pewne rzeczy zostaną ustalone, ten, ten nowy czas zostanie ustalony. I teraz tak, jeżeli chodzi o kolejny etap, to był etap uwalniania dusz. Czyli po raz kolejny to się pojawiło, że moją misją było uwolnienie dusz. Przywiązanych do różnych miejsc. My wiemy, jaka była historia, my wiemy, co teraz się dzieje, prawda? No i ile dusz jest przywiązanych do różnych miejsc kaźni, różnych, różnych zamordowanych ludzi w tych czy w innych okolicznościach, zwierząt, zniszczeń, zniszczeń natury, prawda? I ten kolejny etap był typowo na uwalnianie dusz ludzkich i dusz zwierzęcych i oczyszczenie tych dusz. Czyli nie na takiej zasadzie tylko uwolnienia, bo jeżeli uwolnimy taką duszę, a ona nie zostanie oczyszczona, nie zostanie uwolniona z tego bólu, którego doznała, to wróci tutaj na ziemię i będzie inkarnować w ten cykl karmiczny, czyli sprawca ofiara, sprawca ofiara, sprawca ofiara. No i Czym by to owocowało? Owocowałoby to tym, że znowu będziemy mieć kolejnych sprawców, które, którzy wcześniej byli ofiarami. I tego chcemy uniknąć. Dlatego to uwolnienie dusz jest automatycznie z oczyszczeniem tych dusz, oczyszczeniem tych miejsc, w których wydarzyło się coś złego, i wtedy te istoty wybaczają, są w tej bezwarunkowej miłości, wtedy wracają do źródła, i wtedy mogą inkarnować ponownie w wolontariacie, nie muszą już inkarnować, bo nie są do tego zmuszone w tym procesie karmicznym, ale mogą również iść do innych przestrzeni. Idziemy dalej. E, świat bez granic, o tym mówiłam, szacunek do prywatnej własności, odrzucenie manipulacji, tak, to wszystko, szacunek do lasów, rzek, do każdej rzeczy, którą posiadamy, cena rzeczy dopasowana do tego, Jaka powinna być wymiana za wyprodukowanie, stworzenie tej rzeczy? Wymiana jest wysyłana z miłością i wdzięcznością, jako taka wymiana, że czuję, że chcę za to zapłacić taką wartość. No i może tutaj z tym jest jeszcze związane yy, jeszcze raz yy, to, co powinniśmy zrobić w naszym życiu. To jest taki czas tej sprawiedliwości, oczyszczenia. Karmy, ale również różnych miejsc, i to jest również taki czas, aby ponownie popatrzeć na swoje mieszkanie. Popatrzeć na swoje mieszkanie, zastanowić się, czy wszystkie rzeczy, które masz w tym mieszkaniu, czy je kochasz, jaką mają one dla Ciebie wartość, pożegnać się i pozbyć rzeczy których nie lubisz, rzeczy zbędnych, albo które Ci się źle kojarzą, bo jest to jeszcze taki moment, w którym można, można się od tego szybciutko uwolnić. To może zostać po prostu zniszczone, może tam trafić do kogoś innego, kto się może z tego ucieszy, można się od tych rzeczy uwolnić. Czyli to jest taki moment, kolejne wezwanie dla Ciebie, aby jeszcze raz przejrzeć wszystkie Twoje ubrania, Wszystkie Twoje drobiazgi, bibeloty, Twoje mieszkanie, wszystkie Twoje jakieś notatki, książki, wszystko co masz, i puścić to, co już do Ciebie nie pasuje. Czyli puścić to wszystko, co Ci się źle kojarzy, pięknie posprzątać, oczyścić. Można oczyścić energetycznie. Ja również służę tutaj pomocą świecami oczyszczającymi, również można je wykorzystywać do oczyszczenia mieszkania. Czy konkretnych rzeczy, jeżeli tak, yy, tak, tak odczuwasz, mogę ci w tym pomóc? Przejrzeć konkretnie wszystko i zostawić w Twoim domu naprawdę tylko to, co lubisz, co kochasz i co chcesz, żeby było w tym Twoim otoczeniu, a wszystkie inne rzeczy się ich pozbyć. To jest ten najwyższy moment, bo przechodzisz z tą nową jakością, z tą nową energią do nowego czasu. I jeżeli mamy w jakichś tam szufladach jakichś rzeczy, których nie lubimy, źle nam się kojarzą, a głupio nam je wyrzucić, no to trzeba to jednak zrobić. I tutaj można sobie wrócić do książki Marie Condo, prawda? Czyli ta metoda Marie Condo. Ona też przepięknie to opisuje. Takżeśmy się zgrały w czasie, bo ja jako pierwsza już wiele, wiele lat temu zrobiłam mój podcast o swetrach, które mają duszę, a ona w bardzo krótkim czasie później wydała książkę. Na temat chyba magia sprzątania, jak dobrze pamiętam ten polski tytuł, marikondo, na pewno znasz metodę marikondo. I ona właśnie tam mówi z jej doświadczenia, czyli z energii zapisanej we wszechświecie i również ich starej cywilizacji, jak podchodzi do rzeczy i jak należy zachować tylko rzeczy, które naprawdę lubimy, które nam się dobrze kojarzą, czyli mniej więcej, tak samo jak w moim audiobooku o swetrach, które mają duszę. Dobrze, idziemy dalej. Pamiętaj, że wszystkie moje audiobooki, wszystkie moje e-booki znajdziesz na stronie bukardimaria.com w zakładce książki i wykłady. Idziemy dalej. No i co jest jeszcze może ważne? Ta sprawiedliwość. Archanioł Uriel. Szacunek. To jest tak jeszcze wezwanie na sam koniec. Aby postarać się oczyścić stosunki rodzinne. Czyli, jeżeli masz jakieś konflikty rodzinne, to je zakończyć, albo sobie pewne rzeczy wyjaśnić, albo całkowicie odciąć się od tych konfliktów. Ponieważ jak to jest, że jak w mikrokosmosie, tak i w makrokosmosie, jak w makrokosmosie, tak i w mikrokosmosie. Czyli najpierw musimy zacząć porządki od nas samych. Od naszego życia, od naszych związków. Tutaj idealne wskazówki masz na naszej ceremonii o numerze 208, gdzie mówię ci, jak dokładnie teraz iść do przodu i oczyścić to wszystko, żeby jak gdyby iść w tym świetle, w tej czystości, w tej, w tej pięknej jakości do przodu. I to jest takie moje ostatnie wezwanie tak mniej więcej ten rytuał wyglądał, czyli wiadomo, że było mnóstwo wizji, wizji tego pięknego, nowego świata, wizji również wpływania teraz na ten świat, żeby ludzie się obudzili, żeby ludzie powiedzieli nie, żeby odrzucili te wszystkie kłamstwa, żeby zdali sobie sprawę z tego, jak są manipulowani, ale w tym również i nasza misja. Każdego z nas, kto wie, jak to wygląda, żeby ludzi uświadamiać, żeby ludziom mówić, pokazywać im drogę, czyli Odejść od tego misjonowania na zasadzie, ja wszystko wiem, musisz robić tak jak ja. Nie, tylko pokazywać, słuchaj, ja nie wiem, jak Ty do tego podchodzisz, ale ja uważam tak, 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 tak. Nie będę się z Tobą kłócić. To jest moje zdanie, Ty możesz mieć inne zdanie, ale pytasz mnie o moje zdanie, to mówię Ci moje zdanie. Ja podchodzę do tego tak, 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 tak i tak. Wierzę w to, to jest moja prawda, to jest droga mojego serca i ja tak żyję. I jak Ty żyjesz, to jest Twoja droga, Twój wybór, Twoja droga serca, i wiadomo, że to, co jest dobre dla mnie, nie musi być dobre dla Ciebie. Jeżeli z takim szacunkiem podejdziemy do każdego człowieka, to nie ma miejsca na wojnę. Nie ma miejsca na wojnę, bo jesteśmy w stanie się tak brzydko mówiąc dogadać we wszystkich sprawach, prawda? I tworzyć nareszcie tą naszą nową Ziemię z tą piękną, czystą technologią, z tymi pięknymi e, stosunkami wzajemnymi, stosunkami do innych zwierząt, stosunkami do roślin e, i, i do naszych wszystkich rzeczy, które są w naszym otoczeniu. I tym pięknym akcentem kończę moje sprawozdanie z naszego 115 rytuału dla Matki Ziemi. Jeżeli masz pytania, to pytaj oczywiście w komentarzach. Możesz również podzielić się swoim zdaniem w komentarzu, może masz zupełnie inne zdanie, może z czymś się nie zgadzasz. Bardzo dobrze, napisz w komentarzu. Um, uważam, że każdy z nas ma prawo do innego zdania. I przede wszystkim pamiętaj o tym, żeby zadbać o Twój dalszy rozwój. Czyli my cały czas się rozwijamy, cały czas wzrastamy, cały czas się uczymy, cały czas idziemy jak gdyby do przodu. I moim zdaniem najlepszym takim rozwiązaniem jest to, aby być na każdej nowej ceremonii i oczywiście na spotkaniach z trylogią w każdą niedzielę. Zapraszam Cię z głębi mojego serca i pamiętaj o tym, żeby jak najszybciej. Kupić sobie książkę, trylogię dla siebie, dla tych wszystkich osób, którym chcesz ją podarować na święta. Yy, I życzę Ci z głębi mojego serca, żeby był to najpiękniejszy prezent, który sama sobie, sam sobie zrobisz pod choinkę, ale również wszystkim Twoim znajomym i Twojej rodzinie, bo jestem pewna, że sprawi im ogromną radość. Dziękuję. Do zobaczenia, do usłyszenia wkrótce. Twoja Maria Bukardi.